Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Sprawiedliwy truposz. Mam nadzieję, że ten truposz, już którego zabijemy, nie będzie sprawiedliwy, nie powstanie z grobu i nas nie zabije. Natomiast my, kochani, wiem, że to był suchar. Natomiast my, kochani, idziemy sobie na misję z nowymi ludźmi, z szeregowym Cerberem, który... Trochę go tak na modłę zrobiłem takiego... Ninja? Nie wiem. Coś miałem w zamyśle tutaj, tworząc szeregowego Jacka Wolfa. Także tak, topór jonowy, super strzelba i damy radę. Idzie Pixer, idzie Killer, których przedstawiać nie trzeba, natomiast Killera dawno nie było, a musimy zhakować stację roboczą, więc przyda nam się specjalista. No i ma ten granat, który leczy, także w razie czego będzie można go użyć. Idzie Jacob, który będzie napierdzielał. Idzie Jaro, bo dawno nie szedł. I mam tego Bolta, Boltcastera. Oraz idzie Darek Azur Woźniak, którego chciałem trochę zrobić na modłę Winter Soldiera, nie? Nie wiem, czy mi wyszło, czy nie. Natomiast on miał chyba inną... Nie, tak on miał, dobra. Taki pan coś miał, no pamiętam. Z tym, także ma strzałę, cięcie, strzelanie w biegu, super, jest szturmowcem. A natomiast Wolf jest Shinobi, także troszkę walki wręcz. No sporo, trzech mamy ludzi, tutaj nie widać. Niestety... Azura, ale myślę, że damy radę. No bardzo wysoki, 245 jednostek zasobów i zapobierzemy, jeżeli się uda, wysyłaniu tych Stun Lancerów na każdą misję, także zobaczymy. No i tutaj mamy ten kombinezon Exo, także będzie można pierdyknąć gdzieś rakietą. No, idziemy się na misję. No dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. Zabłocona stacja w Ibadanie. Dobra, wieżyczki tutaj różni. Daleko nie mamy. Sorki, dobra, miałem telefon. Zaczynamy, kurde. Gdzie jest stacja? Stacja jest tam. Tu mamy budynek. Jeden, drugi. Może faktycznie tędy. O, wieżyczka, super. Natomiast ty masz, mój miły... tak, dobrze mówię? Tak. Więc w tym momencie... Aha, bo ty nie widzisz. Stąd będziesz natomiast widział. Tylko kurde, nie mam czasu. Chodzi o to, że chciałem tutaj parę tur spędzić na rozwalaniu wieżyczki, ale to bez sensu jest. Bo mam tylko 7 tur. Muszę dojść tam, a jeszcze miliard wrogów dookoła. Aha, ktoś tam był. Affermativo. Squadra nemica individuata. No, individuata. Go, go, go. Raggiungo le coordinate. No, musimy się troszkę przytulić do tej lewej strony. Tu już nie mam gdzie. Ewentualnie na górę. Tylko ty masz tego spreadouta, on jest kurde fajny. Zostałem 20% bonusu do uników. I to by było dobre miejsce, znaczy dobre miejsce. Dobrze by było, gdybyś był na dole, kurde. Jaro. Także tak to. Ty w sumie też na dole. A luknijmy tu. Z tej strony. Oho. No dobra. Także tak to. Super partia. I quick hands, kurde. No ty mógłbyś cześć, ale to nie chcę właśnie, chcę podejść jak najbliżej. Dobra, Jaro, na górę. Jest strzał z pistoletu z góry. Też mogłem użyć tego. Ale to i tak w tym czasie nic nie zrobię. Pytanie, czy to kurde działa, czy nie działa. True concealment. Chyba działa. No to się trzeba pozbyć tutaj. Bo idziemy w tę stronę, więc im szybciej to zrobimy, tym lepiej chyba. Pytanie, czy ja mam dobry... Dobrze. Sokole oko. Na...
Od 16 do 19. Ale w ogóle strzał, tylko... Bo to ma 19 już, nie? Dobra, teraz się zastanowimy. Prawdopodobnie tak zrobimy. Spread out nie działa za bardzo, aż tak. Bym chciał. Dobra, ty mój miły. Podejdź troszeczkę bliżej. Chociaż ty nie będziesz wykryty prawdopodobnie. Killer. Ciebie na razie zostawimy. Jacob. Jacob, tylko ty kude... Aha, tam jest wieżyczka. Dobra, będziesz za pełną osłoną nadal. Tu. Azur. No, takie słabe, powiedzmy sobie. Szczerze. Nie chcę ci za blisko. Chociaż tutaj mógłby być dobry pomysł. Bo... Ale tu cię wieżyczka nie zobaczę, bo jesteś za blisko. W razie czego? Rzucisz granatem gdzieś. Dobra, wszyscy są overwatchowani. Ty i tak jesteś z tym, więc spoko. Ty zostajesz, spoko. Dobra, żeby zabić kurde robocika. Tylko w kogo ty celujesz? Zaawansowanego oficera, no. Fucking shit. Parabusz. Mega. Zabij. No i ten taki sobie. No właśnie się overwatchował. Chodzi o to, żeby przejąć na przykład wieżyczkę. Kto nam został? Pixel 79. Czy ty będziesz go stąd widział? Nie, ale stąd będziesz. A ty masz w ogóle Overwatcha. W razie czego, bo ty nie masz osłony żadnej. W momencie. Mamy protokół bojowy w ogóle. Od 7 do 9, ale to nic mi nie da teraz. 78 na... Kurde, mam nadzieję, że nie odkryjesz nikogo tam. Na tyłach. Tak. Prawdopodobnie ziomek zostanie tam na górze. Będzie napierdzielał do wieżyczki, a my będziemy wszyscy szli dalej. A ty jesteś zawzięty też. Możesz się przesunąć. No dobra, przesuń się. Bo wiemy, że z tamtej strony ktoś jest, więc... Żeby zmniejszyć... najbardziej szansę. Dobra, Cerber, ty jesteś ukryty, zajebiście. Affermativo, mi muovo. Boję się, że tam ktoś jest, kurde. Dobra, a tu mamy jeszcze dwie tury, więc spokojnie. No właśnie, by było, kurde. Znaczy byłoby, nie byłoby, nie było, nie? A, bo ty widzisz kodeksa. Wiesz co, może to jest lepszy pomysł z tym kodeksem. Bo i tak musimy, kurde, ta wieżyczka będzie jeszcze jedną turę. Niewidzialna. Złaś na dół. Ja pierdolę. No zajebiście, barabusz. Ale tamtych chyba nie wykryło. Tak mi się wydaje. Barabusz. Nie, zamrożenie nic nie da.
Jesteś, kurde, niestety. Mój miły. Dobra, pakuj się na górę. Bo tam przynajmniej ma osłonę, nie? Także bara burz. Super. Super, ogłuszony. Dobra, killer. Co tu mogę zrobić? Moving to position. Nie, no to się nie opłaca w ogóle. Jacob. Niech tam pierdylność. Tylko tam jest, kurde, tylko ten. Śmieszny. Czy tutaj to zadziała? Jakoś, o tak. Niby oficer jest pokazany, że dostanie. Czyli tego nie robimy nic z nim. ...45 na trafienie krytyczne. Nie, no to bez sensu. Super. Tu jest 2 życia, czyli razem 7. Pixel. Ty jesteś ukryty? Nie. Kurde, jak ja tu podejdę. Czy ktoś mnie wyczai? Nie. Traf! Kurde. No i został nam Azur tylko. Co, albo trafisz, mój miły, albo nie trafisz. A nie, bo ty masz ten. Dobra. A, trafiłeś, zajebiście. Teraz ten, kurde. Dostanie obrażenia i będzie miał jakieś, kurde, dziwne rzeczy. Być może podbiegnie i zaznaczy, albo inne dziwne rzeczy zrobi. Dobra. Roger. Strongboxy, strongboxy. Ty, mój miły, jeszcze tam siedzi, dobra. Jaro. Pełna osłona. Może trafisz, no właśnie, tak się zastanawiałem nad tym. I zawsze możesz pójść w mrok, tylko pytanie, czy teraz, kurde, trafimy za czwórkę, nie? Także chyba nie, ale Azur, kurde, dobra. Bo za trójkę ma, nie? Zawsze trafia. Dobra, on nie żyje. Dupie z nim. Jacob. No dobra, idziemy trochę dalej. W tamtym kierunku. Wydaje mi się, że tamci nie ten. Nie ruszają się, ale są inni. Zajebiście. 5 tur do wyłączenia sieci. W razie czego mamy jeszcze, kurde, ten... Oparzenie kwasem, oparzenie kwasem, durnie. Super. No dobra. Ziomek. Ciebie nie chcę już trafiać. Ciebie też nie chcę trafiać już. Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić Ranengana. Żeby overwatchować tam. Chyba tak zrobimy. A nie, myślałem, że mam ten. Tylko kurde, jak ty zoverwatchujesz się, to nie będzie dobrze. Ponieważ będziesz chciał też trafiać ludzi
tamtych. Jesteś odkryty, więc to jest bez sensu. To co zrobiłem. Ty już nie żyjesz, więc zostawmy sobie to błyskawiczne ręce na później. No zrobimy wartę z pistoletu, bo to bez sensu jest. Ty nie żyjesz, no tamci są, kurde. W razie czego wyrzutnia rakiet by poszła, bo to jest tu, żeby otworzyć tutaj przejście, nie? Muszę podejść bliżej. No i ty jesteś odkryty, więc... To też nie jest dobry pomysł. Ewentualnie wleź tu. Mam nadzieję, że tam się nic nie wydarzy dziwnego. Jacob, dobra, wróć. Mam jeszcze chwilę, nie? Quick hands. Pixel. Żeby tu podjąć. Wydaje mi się, że tam nikogo nie było więcej. Ale się mogę mylić. Let's do this. Nie w tego, kurde! Warchona miałeś strzelić. Być może ten, kurde, zginie. Nie, ale potem zginie. Dobra, to tym się nie przejmujemy. A czemu? Au. Ała. Dobra, to wy sobie tutaj walczcie. My musimy iść dalej. Nie ma czasu już. Poważnie mówię. Nie ma tyle czasu. Być może podbiegłbyś tu. Dobra. Nie, idziemy, faktycznie idziemy. Ty na razie zostań. Jacob, ty w sumie... Jak tu podbiegniesz, to cię nie będą widzieć, aczkolwiek... Kurde! Nie do końca ufam temu, ale Ziomczysław, trzeba zabić kodeksa 86 i wtedy na pewno byś zabił, czy ryzykujemy? 85 na krytyk, dobra. Mega. Bardzo impressed. Jaroma. Kombinezon wąż. Aha. Jak skurczy synu. Aha, bo to po... jonizujący? Co? Co mówię? No wiecie, ten topór właśnie, który mamy nowy, on nie ogłusza, tylko właśnie podpala. Nie rozumiem tego, kurwa, czemu, skoro mam zaznaczonego, kogo chcę. Jakaś tragedia po prostu. Na protokół bojowy, albo blinding protokół. Gdzie? Jakoś coś tu się... Nie dobrego dzieje, ile ty masz? Ty się palisz, wiesz co? Protokół bojowy byłby dobry. Być może za dwójkę dostaniesz i będzie spokój. Dobra, Jacob. Znaczy ja kojarzę tego Archona tutaj, nie? Znaczy kojarzę. Wiem, że on tam jest. Tylko chciałbym jednak tę żmiję wyeliminować. A nie wyeliminuję jej. Chyba, żeby tutaj wspomóc. Bo ty masz różne dziwne rzeczy. Lightning Slasha. Jak za piątkę. I teraz albo... Od 7 do 9. Od 3 do 5, wiesz co?
ty się może schowaj z powrotem tu. To będzie trochę daleko, kurde. Zaraz, bo ja nie czaję tego, jak to wygląda. Co tu się zrobiło? Gdzie jest pociąg? Czy on by został taki rozwalony? Chyba tak. Coś tu się wydarzyło dziwnego. Bo tutaj będę odkryty w stosunku do tego żmija. Kurde, ja miałem ten jeszcze. Dobra, 10 życia. Quick hands. Ty byś, kurde, widział stąd żmija. Weź sieć. A, dobra. No właśnie, o tym zapomniałem, ale to początkowo. Wow. Tam ktoś żyje jeszcze. 4 tury mamy. Przemrożenie to bez sensu. Chyba, że w mrok po prostu zabić go tutaj. Czyli byśmy mieli człowieka, który mógłby tam podejść, ale po co? Spread out. To działa. No na dwóch w sumie. Dobra, ten prawdopodobnie zginie. Tu mam tego archona śmiesznego. No i Jacob. Jacob miał iść na... A nie, ty nie musisz iść na górę. Znaczy do przodu. Dobra, weźmy, wykończmy tego, kurde. Pierdzielonego. Pocisków od 6 do 8. Dobra. On jest zatruty jeszcze. Chciałem go trafić tak 100%. Dobra. Będę. Kurde, ty miałeś zginąć! Tu jest panika. Nie wiem, nie wiem co mi pokazuje, nie wiem o co chodzi. Tak. Dobra, jakoś trzeba dostać się dalej. No właśnie, kurde, i stąd. Bo mam 3 tury tylko, nie? Widzisz kogoś? Nie. Dobra, ale to musimy podejść. Musimy podejść tak czy inaczej. Mamy ten granat bojowo-gazowy, ale to jest... Nie wiem, czy to jest dobra opcja teraz. Powoli do przodu. Bo to nie rozwali, jak widzicie, nic, nie? A dzisiaj powinna być zagazowana jeszcze. Właśnie teraz się zastanawiam, czy nie pierdylnąć jakoś tak ładnie, żeby otworzyć tu. O, o, o. Coś takiego. Kurde i co? Miało się rozwalić. Trzy tury. Rozwaliłeś osłonę komuś? Utecznić Ranengana. No nie.
Ready to go. Tired of waiting around. Trzy tury. Może się ta misja nie powieść, powiem szczerze. Ale ogólnie jest spoko, dobra. Żeby ktokolwiek zobaczył. Oczywiście, że tak się nie da. Nie, ty stój, ty będziesz ostatni. Muszę rozpierniczyć. Kto ma granat? Ty masz granat. Tylko czy ja chcę tam iść tak daleko? Dobra, tu dostąd dolecisz. Muszę to rozpierniczyć. Strzelanie w biegu, tylko kurde. Dokładnie, jesteś ghostem. Podbiegnij jak się najdalej da. A dobra, tutaj tragedii nie ma jakiejś większej. Tylko że... O co mi chodziło? Masz jeszcze Ranengana. Żeby nie podbiec za daleko, tak żeby cię zobaczyli. Ale myślę, że tu będzie okej. Właśnie. Czy to się rozpierniczy, jak to rzucę? Błagam. Dobra. O to chodziło. Bo tutaj jak podejdę, to będzie okej. Tak, tak. Masakra. No właśnie, bo trzeba widzieć ten punkt, nie? Żeby móc go skakować, a przez szybę to go niby widzę, ale samo się nie dostanę, nie? Obecna technologia. Nie mam pojęcia, co jest obecną technologią. Nie, czy nie, nie Elirium. To by było dobre. Dobra. O kurde, skakowali nas! Successful acquisition of the advent files. Super. Eliminate any remaining hostiles in the area. Moving to Overwatch. A nie, ty nie potrzebujesz. Masz 11-13. Zabij. Mecha. Zajebiście. No bo ten prawdopodobnie rzuci Blazing Pinions tutaj. Zresztą mam mimika, ale to... A dobra, rzućmy. Łap. Ty nie potrzebujesz z tak daleka strzelać. Affirmativo, mi muovo. No niestety. A to nie szkodzi chyba. Oła. No ale za dziewiątkę słuchajcie dostać. Traf. Super. To nie koniec, kochani. Tam ktoś jeszcze jest. Aha. Ale ważne, że w ich turze, nie? A to jeden żmij? Wow, właściwie pół żmij. Nie, tam jest ich miliard. Miliard żmijasów.
kurde. Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. Prawdopodobnie się wycofamy. Confermo. Te ofermy. Zawsze mogę wejść tu, tak? No, pokaż mi wnętrze. Ale nie, chyba nie. Czy ogólnie potrzebuję pełną osłonę? On the move. Come get some. Jacob. Moving on target location. Overwatch. A, strzel sobie. Ho, ho, ho. Mega. Dobra, jest też Jaro, który nie wiem, czy tu ma pełną osłonę, czy nie. Dokładnie. No i tutaj nie mam już, kurde. No, mogłem wleźć do środka. Bo ty masz piksel, kurde, 2T. Tako? Czy poczekać? No bo oni się teraz ruszą. Znaczy ja ich rozpierdzielę, ale nie wykończę, nie? Au. O ja pierdolę. Panikuj. Ten nie żyje, ten nie żyje. Dobra, ten jeden został. Mam nadzieję, że tu nikt nie będzie strzelał do Jara. No kurwa mać. I co? I koniec. Jaro McBolt nie żyje. Kurwa. Ja pierdolę. No nie możesz go wyleczyć tym. Ja pierdolę. Kurwa, wiedziałem, że wziąć medyka, nie? Eseguo e mi muovo. Urba, Jaro, no. Chwila, bo się rozproszyłem. Nie, nie wiem, o co mi chodzi. W sensie rozproszyłem się. Weź ty podejdź. Bo ten jest... kto jest w panice? Czy już nie ma? Chyba nie ma już. On the move. No naprawdę, kurwa! Ready to go. Hunt them down. Whatever you say. Mogłem strzelić, nie? Status confirmed.
Kurde, jaro, no. Saka. Sakra. Przynajmniej nie mieliśmy, kurde, Archona, nie? No, kurde, 11 misji, 27 zabitych, masakra. Ty jesteś Shinobi. Czy mistrz miecza? Częściowa osłona liczy się, mistrz miecza. Kurde. Ale reszta jest, kurde, cała, nie? Mamy lunetę. Hello. Dobra, kurde. Bo operacje partyzanckie. Kształt Lirium. Na razie nie. Co my w ogóle robimy? Tu mamy sztofy metaliowcych, tu mamy to. A tu mamy moc Avengera. Weźmy moc Avengera dalej. No i trzeba będzie, kurde, chyba kontakt jakiś nawiązać. Technologia Lirium się szybciej zrobiła, super. Tak, karabiny i różne rzeczy. Obwody, obwody. Karabin plazmowy, nie mam kryształów Lirium, żeby zbadać je. Natomiast pancerz wspomagany mam. Jeżeli jego zbadam, to będę miał tą minę zbliżeniową. Dobra, pan też wspomagany. Szkolenie. Dobra, mamy moc Avengera, super. Mamy dostęp tu. Czy tu gdzieś nawiązać kontakt? Wydaje mi się, że można by, aczkolwiek... Aczkolwiek polecimy tutaj, bo potrzebuję, kurde, te kształy Lirium. Co prawda mogę za informacje kupić, bo mam sporo informacji, ale skoro są darmowe... Tu się Spark naprawia w międzyczasie. Osłanianie zwoju mocy, tak. UFO lata. Super. Także idzie już, kurde, nasza Foxconn na ten. Na misję. Weź natchnienie, to jest super umiejętność, która daje jeden punkt akcji. Wrócę ze sobą zaraz. Kolejne wydarzenie, projekt Avatar. Wrócę ze sobów mamy sporo, więc prawdopodobnie je sobie zostawimy. 98, X-komy, to nie dobrze. But your efforts so far have left many wondering if we have made the right approach. We will have to do better. Nie wiem, czy jak zmienię to, będzie dobrze, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zadawać większe obrażenia, aniżeli... Avenger plotting new course. Aniżeli otrzymywać, nie? Rany wyleczone, super, 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 super. Dobra. Nowy personel. Polećmy tu faktycznie. Tam się skończyło, kurde, niestety te. Ale nie szkodzi. Znaczy wygasły tam te wydarzenia. Zbieractwa. Super, bezimiennego, doskonały miękki spust. Chociaż nie wiem, czy ja cośkolwiek chcę sprzedawać. Celownik laserowy mogę sprzedać. Nie wiem, czy tej złośnicy nie sprzedać. Chyba ją sprzedam, bo i tak jej nie używam. Bo i tak częściej mam ten, że tak powiem, miękki spust. Wykorzystuję, aniżeli tego. Doskonała percepcja, kupimy. Gorączka walki. To już ma Jane. Majora można Shadowa kupić. Błyskawiczne badania. Chyba, że to kupimy. 115 informacji. Kupimy. Dobra. I teraz za 11 dni. No i tyle, kurde. Także bez sensu jest cokolwiek tutaj się w sztabie robić. Nawiążmy kontakt. Setting course.
Mam tutaj tu na dole stację, więc mniej płacę. Super. Zobacz pomieszczenie. Mamy w tym momencie moc Avengera na 6 i kurde, tą komorę cienia trzeba zrobić. Chyba zrobimy ją tutaj. Tak, ona tylko 200 zasobów zabiera. Dobra, zróbcie. Super, super. Mam jakiegoś tego? Technika do dyspozycji. No to co wy? Bo miałem cały czas... Nie miałem cały czas, bo tutaj osłaniali ten zwój. Dobra. 23 dni. Tutaj się leczą. Ranni 1. Szkoła działań partyzanckich. Tu się robi warsztat. Aha, bo to jest warsztat. Coś tu miało być, ale nie wiem co. Moduł obronny, łączność oporu. Właśnie, kurde, nie wiem, bo ten warsztat w takim wkładzie nie jest mi potrzebny teraz. Znaczy, druga osoba tutaj w warsztacie. Przekaźnik zasilania. Plus 5. Nie, już się nie mogę zdjąć, bo już jest na ten. 23. Brak elementów na liście produkcji. No właśnie, to niedobrze. Eksperymentalna broń ciężka. To jest 5 dni. Dobra, zróbcie to, bo być może będziemy mieć jeszcze te misje, kurde. Resistance Heaven, to już będą lepiej strzelali troszkę. Znaczy, to tylko parę dni. Dobra, mamy kontakt z nimi. Oho! Oho. Właśnie, 6 dni. Ale to chyba nie szkodzi. 100 zasobów, instaluj. Zajebiście. Zajebiście, zajebiście. Szaleństwo. Szaleństwo jest zajebiste też. Bo jest łatwiej, kurde. Za mało mocy. 5, kurde. No potrzebuję tą komorę cienia. Będziemy wiedzieć też, jacy są wrogowie na misji, nie? Dobra, kurde. 28 godzin. To sobie dokończmy. To. Osiedla jednostki zasobów nie potrzebuje. Albo coś się wydarzy w międzyczasie. Super. Naukowiec. Chryzalidy. Prawdopodobnie tego trzeba będzie się pozbyć, albo te wydarzenie. 106 jednostek informacji. Armor piercing. Kurde! Oba są słabe. Ajajaj. No dobra, na tym kurde zakończymy, kochani, ten odcinek. Za 19 godzin mógłbym mieć to, ale to bez sensu. Dobra, no trzeba kurde... Właśnie kurde nie wiem, czy teraz operacje partyzanckie zrobić, czy placówkę. Wydaje mi się, że placówkę bardziej. No, bo będę miał prawdopodobnie i tak ludzi rannych. A operacje partyzanckie są łatwiejsze. Bo tutaj na pewno będą jakieś dziwne rzeczy się działy. Dobra, kochani. Jane wyleczona, wszyscy wyleczeni, super. No i kurde, Jarowi trzeba napisać. Jaro dostał, bo kurde mu się osłona zniszczyła. Aj. No. Masakra. No. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie wstrzymuję się z rekrutacją, bo naprawdę mamy sporo tych ludzi. Sporo was. Także tak to. No zobaczcie, bo to kurde aż... Bo tutaj specjalistą ktoś być może zostanie, ale to na razie nie. Także dotąd. Sporo, naprawdę sporo ludzi, więc wstrzymuję się z rekrutacją, ewentualnie potem Jaro może zrobić swoją drugą postać, jeżeli ktoś zginie, nie?
Dobra, dzięki kochani za uwagę jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa pa.